W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Maciek Sulencki tuż po swoim kolejnym zwycięstwie na zawodowym ringu PS. Jak oceniasz tą walkę? No, walkę oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ jest kolejna wygrana, kolejne bardzo cenne doświadczenie ringowe. No, na początku walki, pierwsze 2-3 rundy, no, pokazał troszeczkę, że się zardzewiałem. Nie boksowałem 4 miesiące od czerwca, no, troszeczkę sporo czasu, no, ale z rundy na rundy teraz bardziej się rozkręcałem. Słuchałem wskazówek trenera, który prosił mnie odpisz od pierwszej rundy, w sumie, że mi się rozluźnił. No, nie ukrywam też, że troszeczkę tutaj się zastałem po rozgrzewce, no, ale już czwarta, piąta runda była dobra. Taka moim rytmem wpadłem w odpowiedni rytm, poziom. Było wszystko okej. Boksowałeś bardzo dobrze technicznie, zadawałeś ciosy w różnych płaszczyznach, bardzo zróżnicowane, no i zawodnik w końcu padł. No pa, to dało się, no rozluźniłem się, na początku ta lewa ręka funkcjonowała, no nie zawsze dochodziła cera, tak od trzeciej rundy ta lewa ręka zaczęła już znajdować drogę do szczęki przeciwnika. W czwartej, piątej rundzie w końcu wszedł lewy sierpowy, krótki, po którym Denis Makar przyklęknął, potem wszedł prawy, lewy sierpowy, kombinacja i było po walce. Co w najbliższym czasie? Jakie plany, jakieś walki? Co 3 tygodnie kolejny start w Zielonce. Mam nadzieję, że jeszcze może we wrześniu jakiś start. Im więcej startów, tym lepiej, ja mogę boksować co miesiąc. Mówisz otwarcie, że wzorujesz się na Roy Jonesie juniorze. Powiedz, czy oglądając swoje walki zbliżasz się do tego poziomu, czy jeszcze wiele brakuje? Znaczy, powiem tak, wzoruję się. Na pewno na mnie Roy Jones nie jest najlepszym bokserem, jakikolwiek wychodził do ringu. To był wirtuoz, fenomenalny technik, taktyk, wirtuoz pięści. Czy się na nim wzoruję? Może troszeczkę podpatruję, ale z wielu bokserów, których naprawdę warto podpatrywać. No ja do Roya Jonesa Juniora, no nawet nie robię rzeczy, których on robi. Po prostu mamy inną strukturę, inną genetykę. Nie zrobię tego samego w ringu, co on, ale podpatruję go. Chciałbym chociaż być... Czy po części tak genialny kon. Życzę takich sukcesów jak Roy Jones i jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Dziękuję wielkie. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.